Warszawieckim Muzeum Ceramiki podsumowano polsko-czeski projekt Przypomnieć zapomniane pomniki historii. Był on realizowany wspólnie z czeskim miastem Hradek nad Nisą, czyli Gródkiem nad Nysą, nieopodal Bogatyni. Polegał na restauracji zabytkowych obiektów w obu tych miejscowościach. Po stronie polskiej, tu w Bolesławcu, w naszym muzealnym lapidarium przeprowadziliśmy prace konserwatorskie w bardzo dużym, szerokim zakresie dla 8 wybranych najcenniejszych obiektów. Natomiast Czesi po swojej stronie przeprowadzili konserwację, a także przenieśli bardzo cenną zabytkową kaplicę żytawską. Wartość projektu łącznie to ponad 75 tysięcy euro, z czego po stronie polskiej około 35 tysięcy euro. Wspólne projekty z czeskimi partnerami to w Bolesławcu wieloletnia praktyka. Gródek nad Nysą jest jednak stosunkowo nowym partnerem. Można powiedzieć, na mapie naszej współpracy euroregionalnej nowy partner. Nowy, ale niezwykle skuteczny. Dowodem tego są dwa równolegle realizowane projekty, bo dzisiaj jesteśmy muzeum, żeby podsumować projekt dotyczący działań kulturalnych, a z drugiej strony wiemy, że w Bolesławcu przebywa grupa dzieci, która ze szkoły z Hradku współpracuje z grupą młodzieży z naszej szkoły podstawowej nr 2. Współpracę między miastami cenią też sobie po czeskiej stronie, czego wyraz dał przedstawiciel władz samorządowych Gródka. Witam Was w imieniu mieszkańców Hradka. Jestem zadowolony, że ta nasza współpraca jest tak owocna. Wspólne działania, które trwają od 2 lat, są już tak wielorakie, że sam się niekiedy gubię w tych projektach. Jest też tak, że jak jedziemy do Bolesławca w sprawie realizacji jednego wspólnego projektu, to wracamy z 4. Tady dohodneme jeden projekt a vracíme se se 4. To není nic neobvyklého. W uroczystym podsumowaniu projektu uczestniczyli też wykonawcy prac konserwatorskich oraz mieszkańcy obu miast. Ale w tym dniu najważniejszym elementem projektu były odnowione kamienne zabytki. Znajdują się tutaj i rzeźby, głównie XVIII-wieczne, mowa tutaj o świętym Janie Nepomuku, ale też przypuszczalnie o świętym Mikołaju, bo nie jesteśmy precyzyjnie w stanie zdefiniować, jaka to jest figura świętego, ale są też fantastyczne 2 macewy, które dało nam się odczytać, przeprowadzić transkrypcję napisów dzięki współpracy z cmentarzem żydowskim w Warszawie. Dla Bolesławca ważnym obiektem jest ciekawy w swoim trójkątnym przykroju obelisk nagrobny jednego z najbardziej znanych garncarzy miejskich. Stoimy koło pomnika chyba najbardziej znanego bolesławieckiego garncarza, Johanna Gottlieba Jopego. Sam pomnik upamiętnia nie tylko garncarza, ale również jego 2 żony i syna. Powstał między 1788 rokiem a 1816. Są to daty śmierci samego mistrza Jopego i jego syna. Z nagrobka dowiedzieliśmy się wielu cennych informacji, mianowicie między innymi tego, że mistrz Jope posiadał 2 żony. Z pierwszą żoną miał 12 dzieci, z których tylko 6 przeżyło samego ojca. Natomiast z drugą żoną posiadał 1 córkę. I w końcu średniowieczny krzyż pokutny, z których znany jest nasz region. Ten został odkryty i trafił do muzeum dzięki regionaliście Leonowi Piątkowskiemu. Już zostały przyznane pieniądze na kolejny projekt konserwatorski, który realizowany będzie z czeskim Gródkiem. To powinno już doprowadzić do restauracji i udostępnienia zwiedzającym wszystkich obiektów, które obecnie znajdują się w muzealnym lapidarium. Wtedy też pojawią się opisy wszystkich tych obiektów. Projekt Pokazać zapomniane pomniki historii jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.